Nagrodę Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury po raz pierwszy przyznano w 2002 roku. W 2008 po licznych konsultacjach nadano jej imię księdza Leopolda Jana Szersznika, a od 2011 roku widocznym znakiem uhonorowania stała się statuetka symbolicznie przedstawiająca księdza Szersznika i jego dzieło. Nagrodę przyznaje się od początku w trzech kategoriach. Uroczystość, podczas której wręczane są statuetki, to wielkie święto ludzi kultury. Tak też było i w tym roku. Kto może złożyć wniosek o przyznanie nagrody, wyjaśnia starosta. Mogą wszystkie stowarzyszenia działające w zakresie kultury, organizacje kulturalne, mogą inne organizacje, a otrzymać może niewątpliwie ten, kto ma zasługi dla powiatu. W tym roku nagrodę księdza Leopolda Jana Szersznika w kategorii twórczości artystycznej otrzymała poetka Teresa Waszut. Jestem wzruszona niesamowicie, bo mam swoje lata. Zawsze służyłam i nie pomyślałam, że jest to zauważone tutaj przez władzę, a przede wszystkim jestem wdzięczna tym osobom, czy to pojedyncze są osoby, czy zespół jakiś, który taki wniosek po prostu wniósł tutaj do władz. I teraz uwierzyłam, zresztą kiedy zostałam uhonorowana srebrną cieszynianką, to było takie szczególne wyróżnienie, ale było też wyróżnienie dla mnie wielkie, kiedy przyznano mi tytuł honorowego członka macierzy ziemi cieszyńskiej, a potem zostałam zauważona Warmińsko-Mazurskim Kole Macierzy. W kategorii upowszechniania kultury statuetkę Szersznika otrzymał kustosz Izby Oświęcimskiej w Goleszowie Paweł Stanieczek. Oczywiście jest to wielkie wyróżnienie, i które sobie bardzo cenię. Po prostu dlatego, że jeżeli chodzi o kulturę, no to w zasadzie pracuję już w tym dziale, że tak powiem, chyba że przeszło 60 lat. A teraz szczególnie jest to ważne, bo prowadzę tak zwaną Izbę Oświęcimską. To jest coś w rodzaju Izby Pamięci o filii obozu oświęcimskiego w Goleszowskiej Cementowni. Nagrodę Szersznika w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego odebrała grupa koronczarek z Istebnej, która wykonała największą koronkę świata. Dzięki tej nagrodzie czujemy się docenione i jesteśmy zaszczycone, że po 5 latach spotkał nas taki zaszczyt uhonorowania nagrodą w dziedzinie kultury, ochrony kultury. Myślę, że ta nagroda jest skierowana też do wszystkich koronczarek, które pracują, przekazują z pokolenia na pokolenie, uczą heklowania. Kilka lat temu na pomysł, by stworzyć największą koronkę koniakowską na świecie, wpadła Lucyna Ligocka-Kochut z Ośrodka Kultury w Istebnej. Wszyscy powiedzieli, że ja totalnie zwariowałam i to po prostu się nie uda i nikt w ogóle tego nie zrobi, no ale udało się. Głównie pani Marta Haratyk faktycznie myślała nad całą aranżacją, projektem wszystkich motywów, kolejnością poszczególnych rzędów, więc tutaj właściwie to jest niesamowite, że ona potrafiła to zrobić i do dziś wszystkie koronczarki, a powiedzmy, że jest ich gdzieś około 700 w Koniakowie, chylą czoła przed panią Martą, że ona to potrafiła wymyślić, a przed całą resztą, że potrafiła to zrobić. Więc to, że Rada Powiatowa nas doceniła i że dziś trzymamy w ręku nagrodę księdza Leopolda Szersznika za te nasze osiągnięcia, to jest dla nas niesamowite wyróżnienie, ale jakby taka realizacja tego pomysłu, który miałam na myśli, bo właśnie o to mi chodziło, by
No, to może zabrzmi nieskromnie, ale moim celem była promocja i ona się udała i udaje się cały czas, więc cieszę się, że właśnie korączarki zostały docenione. W uroczystej gali uczestniczyli m.in. samorządowcy, posłanka na Sejm Małgorzata Pępek, laureaci nagrody z lat ubiegłych, przedstawiciele instytucji kultury. O prawę artystyczną zadbał zespół Tekla Klebetnica z Ustronia. Uroczystość prowadziła Katarzyna Raszka-Sodzawiczny, która na zakończenie zaprezentowała wiersz laureatki Teresy Waszut pod tytułem Ojczyzna. Dla mnie ojczyzna to miejsce, gdzie ziemia bliska sercu Polaków. Dla mnie ojczyzna to pot ludzki spływający z czoła, by dla każdego starczyło chleba. Dla mnie ojczyzna to ludzie, których Bóg wprowadził mi na ścieżki życia. Dla mnie ojczyzna to wszystkie szkoły, gdzie rozkwitnie polska mowa. Dla mnie ojczyzna to wydeptane przez ludzi ścieżki prowadzące do kościoła. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.